Cześć, witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Smaków Życia. Nie wiem czemu, ale to wyzwanie bardzo mi pasuje do jesieni. Szkoda tylko, że to już druga jesień i jesteśmy ciągle w tym samym pokoleniu. No ale cóż, tak się ułożyło, że tak musiało być. Miejmy nadzieję, że tym razem to będzie ostatnia jesień z tym pokoleniem i że je skończę. Mam wielką nadzieję, ale będę się tak sprężać i będę tak wszystko robić, żeby tak właśnie było. Dobra, korzystaj, kochana, bo jest ranek, mamy 6. godzinę, ty musisz skorzystać. Jeżeli chodzi o twoją pracę, o, jeszcze musisz wziąć prysznic. Piesek razem z nami przyszedł. Wyjdź, snickersie, bo raczej no nie będziesz przy nas, jak my tam się będziemy kąpać. Okej, no tak więc mieliście szansę widzieć na cutscence, co się wydarzyło po tym, jak odegrała to swoje przedstawienie przed Remingtonem. No i on zabrał ją do siebie do mieszkania i tam właśnie rano miała okazję spotkać jego gosposia, a potem również porozmawiać wraz z nim. Ginger niestety niewiele pamięta z tego, co się wydarzyło. No coś tak jakby przez mgłę, coś tam wie, coś tam powiedzmy pamięta, ale nie wszystko. No i tak to u niej teraz wygląda. Tak to u niej wygląda, że po prostu wpadła powiedzmy w sidła Remingtona, który skoro zauważył, że ona nie pamięta, no to postanowił grać jak ona zagrała. To znaczy ona w sumie nie grała, bo ona, wiecie, no nadużyła, znaczy wypiła za dużo, więc no to nie była z jej strony gra, ale ponieważ ona nie pamięta i myślała, że nagadała mu jakiś tam głupot, obraziła go i w ogóle i była nazbyt szczera z nim pod tym względem, no to on postanowił po prostu to kontynuować i bo to mu bardziej odpowiada, powiedzmy. Aha, jeszcze zapomniałam wam tutaj wspomnieć, że save do smaków niestety mi się popsuł. Popsuł mi się i musiałam go przenieść, musiałam przenieść, po prostu musiałam od nowa założyć cały save. Na szczęście nie ma tutaj jakichś takich zbyt wielu ważnych rzeczy, jakichś powiązań rodzinnych, czy w drzewie czegoś ważnego, no bo wiecie, jest tutaj, to są dopiero początki, no więc czegoś takiego po prostu nie ma, ale no niestety pewne rzeczy w relacjach tutaj, w tym kogo Ginger zna, kogo poznała i tak dalej, no to takie rzeczy możemy tutaj zauważyć. Ja postarałam się skopiować wszystkie jej umiejętności, tak więc to wszystko tak jak miała, tak ma. I tak samo innym postaciom ważnym tutaj, które już wystąpiły, im tak samo postarałam się wszystko skopiować. Na szczęście, bo tamten save po prostu mi w taki sposób, tam się tak zepsuło wszystko, że nie mogłam po prostu wejść do kasa. Nie mogłam wejść do kasa i na innych save'ach było wszystko normalnie, tam nie mogłam wejść do kasa i niestety tak to wygląda, że nie mogłam po prostu zapamiętać niektórych postaci. Weź sobie zrób kawę. Kawa średnio palona niech będzie. Tak więc nie wszystkie postacie mogłam zapamiętać, więc sąsiadów tutaj mamy innych, więc jeżeli zauważycie innych sąsiadów, to no niestety przez to, że musiałam zmienić save, ale Ewa jest. I to jest najważniejsze, że jest Ewa. Najważniejsze to jest, że właśnie że ona jest i że mogłam ją zapamiętać. W mojej bibliotece ją miałam i że ją zapamiętałam. Chodź sobie tutaj usiądź, kochana, wypij sobie tą kawę. Ewa jest jedyną sąsiadką, która pozostała. No i to jest najważniejsze, bo to jest nasza przyjaciółka. Dobra, kochana, myślę, że ty, jak sobie wypijesz kawkę, to zrobisz sobie jakieś dobre śniadanko i chciałabym, żebyś ty się wybrała dzisiaj do jakiegoś klubu karaoke, bo to jest ważne tutaj w tym wyzwaniu. Jajka sadzone z tostem, proszę. Chciałabym, żeby ona tutaj pogotowała też coś i może pójdziemy jeszcze sprzedawać, bo ile my to mamy? 4000 tylko. Jeżeli chodzi o naszą karierę, mamy tutaj osiągnąć 2. poziom umiejętności miksologii. To możemy sobie tutaj barek jakiś kupimy? Czy ja... Jest barek. On mi chyba nie działał, nie wiem, czy on działa. Jeżeli nie będzie mi działał, to zmienię go na inny i będziemy sobie tą miksologię ćwiczyć. Na razie mamy ocenę wspaniałą i jesteśmy na 3. poziomie. No, także gdy... Boże, nie zabij się. Dobra, tak więc jak my tutaj to ogarniemy, ten 5. poziom naszej kariery kuchmistrza, to ona będzie mogła sobie otworzyć swoją cukiernię. A ja już bardzo na to czekam, bo bardzo chcę cukiernię prowadzić. Nigdy nie prowadziłam w Simsach cukierni, jestem ciekawa, jak to będzie działało. Okej, weź sobie, kochana, porcję i usiądź sobie tutaj. Tą kawkę może przesuniemy. Okej. Ewa, hej, podobno ty i Federico Romano przyjaźnicie się ze sobą. On jest naprawdę fajny. No tak, to jest nasz brat. Czyżby ci się podobał, Ewo? Możemy cię z nim poznać, jeżeli chcesz. Bo on w sumie jest singlem. On by chyba z jej charakterkiem oszalał, ale on jest takim spokojnym facetem. Przyjaźnisz się z Federico. Przecież ona wie, że to jest nasz brat. Ewa, co ty za podchody tutaj robisz? Dobra, kochana, zjesz i... z pieskiem twoim się... No bo wiecie, nowy save, więc możliwe, że tej przyjaźni jeszcze nie mają. A, no patrzcie, no. Pochwal go. Okej, już się przyjaźnią. Tak jak mówiłam, no wiecie, no nie wszystko pewnie mi się udało tutaj idealnie ogarnąć. No i co, pieseczku? Dobra. Jeżeli chodzi o naszą aspirację, musimy osiągnąć 3. poziom śpiewania i podpalić fajerwerki na festiwalu humoru i harców. Dobra, to śpiewanie może byśmy sobie ogarnęli. Mamy w sumie sobotę. Także śpiewanie moglibyśmy sobie ogarnąć jadąc do jakiegoś baru, ale to chyba wieczorem. Teraz może sobie zaprosimy na kawę Ewę? Czy ona może do nas przyjść, wpaść? Pogadamy sobie z nią? Chodź tutaj i przyrządź drinka. Ćwicz przygotowywanie drinków. O, to porobimy to, skoro nam jest to potrzebne do naszej tutaj... Dopiero zdobyliśmy umiejętność miksologii, a mamy mieć na... Jak to zdobyliśmy? Aha, no dobrze. Osiągnij 2. poziom. Dobra, to musimy mieć na 2. poziomie i wtedy przejdziemy, to znaczy zadania wymagane do awansu będą już skończone. I co tu mamy jeszcze? Niezaczęte przygotowywanie jedzenia lub drinków. I jeszcze coś do jedzenia zrobimy. O, muzyczkę sobie włączyłaś. No dobrze. Co to za muzyczka? Chyba hip-hop. No cicho, bo mi potem ten copyright będzie tutaj... Gdzie to jest? Wyłącz. Niestety, kochana, nie możesz sobie słuchać, bo YouTube nie lubią. A tutaj pewnie by mi zaraz wysłali komunikat, że mam muzykę z prawami. Dobra, więc ty sobie poćwiczysz to. Co my tutaj mamy na tym balkonie? Co ty tu masz? Znaczy, to są kwiaty, ale ja tutaj coś... No i znowu muzykę włączyłaś. Babko, ty mnie nie denerwuj, wyłącz. No, te drzwi jakoś tak są ustawione, że nie mogę ich obniżyć. Dobra, coś my tutaj mamy. Co to jest? Winogrono mamy. No dobrze. Okej, no to ćwicz. Jeżeli chodzi o... Jak to szybko idzie? O, patrz jak to idzie. Oj, kurczę blade. Ja chyba tutaj nie... Niech ja zerknę, bo to jest nowy save. Wiecie, nowy save, wszystko jest nowe, trzeba sprawdzić Karla, przede wszystkim Karla, bo Karl to jest, wiecie, on tutaj może mieć różne takie rzeczy. Zerknijmy sobie, czy tutaj Karl ma wszystko dobre. Jeżeli chodzi o kasę, medium, emocje, tutaj medium. Dobrze, złodziejów mam włączonych. O, patrzcie, no, to mam włączone, muszę to wyłączyć. Oczywiście. Okej, to chyba byłoby na tyle, ale coś jej idzie za szybko też. Chyba, że ja w MC Komandzie nie ustawiłam sobie, żeby wolniej szło. Wyjątkowo szybko idzie. Ej, teraz sobie metal włączyłaś, babeczko. Co ty Tańcz brutalnie. Następny nocturn. Nie, kobieto, nie, co ty robisz? Bo mi film z YouTube'ów ściągną. Gdzie to jest? Wyłącz, tak. Ja wiem, że chcesz sobie muzyczki posłuchać, jak tutaj ćwiczysz. Dojedziemy do tego drugiego... Dobra, to już zaraz powinno być. Tylko mi nie włączaj radia, proszę cię. Jedziemy. Już prawie masz. No i znowu włączyłaś. Ależ ty uparta jesteś. No i super. Wbiło nam się 2. poziom miksologii ekstra. Dobrze. I teraz... No i mamy zaliczone... Przygotowywanie jedzenia lub drinków. No nie wiem, czemu mi się to nie zalicza. No przecież my teraz drinki przygotowywujemy, prawda? Dobra, my mieliśmy Ewę tak w ogóle zaprosić i nie zaprosiliśmy, ale chodź tutaj. I znowu włączyła. No co za babka uparta, no. Chodź tutaj i zrobisz coś na obiad. Może zaprosimy Ewę na obiad. I zrobimy potrawka z jelenia. O kurde blaszka. Burger po hawajsku. Kanapka z mozzarellą i szynką prosciutto. Burger z ciastkiem krabowym. Chcę to. Dobra. I zrobimy... Wiosenna zupa. I zrobimy to. Chodź. Znaczy tą największą. Mam nadzieję, że to jest ta największa porcja. I wyłącz, że to radio, kobieto, bo normalnie ci to wyciągnę stąd. Usunę to, jak będziesz włączać cały czas. Dobrze, Gingerko. Bardzo mi tutaj do jesieni pasuje to pokolenie czekolady, bo to mi się tak kojarzy właśnie z czekoladą gorącą. Ostatnio życie nie traktuje mnie dobrze. Czy masz coś przeciwko, abyśmy wyskoczyły na świeże powietrze? Chciałabym się spotkać i trochę pogawędzić, jak najbardziej. Zaraz ciebie zaprosimy na obiad, Ewo, bo ty chyba chcesz się z nami spotkać. Tak sądzę. Tak sądzę i zaprosimy cię... Ej, babko, co ty robisz? Drina sobie z samego rana? Coś ty zrobiła tutaj. I włączy radio, wiedziałam. No uparta jesteś, uparta babeczka. I znowu sobie metal włączyła. Ginger, co tobie się stało? Wytrawny szampan. No i sobie szampana nalała i sobie nalała martini. Elegancko. Chodź tutaj, kochana. Tak, pięknie pachnie. Dzierżyś, Wład... Nie skończyłaś jedzenia. Chodź tutaj i gotuj. Kontynuuj, burgery. Bo musimy Ewę zaprosić. Ja tu ci pomogę troszkę. Jakaś taka nieogarnięta jesteś. Ty chyba jeszcze jesteś w szoku po tym, co się stało z Remingtonem. Może zawstydzona jesteś. Tak w ogóle, czy my Remingtona mamy tutaj w znajomych? Bo to wiecie, jak zmieniłam save, jest. Ktoś tam chodzi. Właśnie chcę poznać tych nowych sąsiadów, bo wiecie, że my tutaj sąsiadów mamy nowych, oprócz Ewy. No więc tak, musielibyśmy ich poznać. Więc może zrobimy coś słodkiego i pójdziemy do nich. To będzie tak, jakbyśmy od nowa wszystko zaczynali. No bo niestety, no save nowy, no to niestety, no pewne rzeczy, na pewne rzeczy trzeba po prostu przymknąć oko. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Dobra, to zaprosimy Ewę. Ona do nas wydzwania, gada o naszym bracie. O, jest sąsiadka. Chodź tutaj i zaprosisz sąsiadkę. Znaczy zaprosisz, poznasz się z nią. A sąsiad tutaj za drzwiami stoi. Dobra, chodź. Shanna Müller. Dobrze, podziel się z sekretami. Powiedz jej, przyjazne powitanie, proszę. Powiedz jej, że wpadniesz z czekoladkami. Chodź do niej. No cześć, Shanna. Jestem twoją sąsiadką. Bardzo się teraz przyjaźnią. Okej. Okay. A nasz sąsiad puka do nas. O, i Ewa wyszła. A cóż tak ładnie pachnie? No pięknie pachnie. No tak, to jest nasz obiad. Chcesz wpaść na obiad? Chodź tutaj i z przyjaznych, proszę, spróbuj się przedstawić, czy on jest gwiazdą? Odmów poczęstowania, ale ja nie widziałam jeszcze takiej opcji. A czemu nie ma opcji takiej? O, jest, zaproś na posiłek, proszę. Patrzcie, kurczę, no trochę już gram w tym San Myshuno, ale takich opcji jeszcze nie widziałam. Ciągle się czegoś nowego uczę. Fajne to jest. Simsy, taka prosta gra, nie? Nic takiego trudnego tutaj nie ma, ale jednak pewne rzeczy są... Pewnych rzeczy ciągle się uczymy. Kochana, czy ty też wejdziesz do nas i będziesz jadła? No chodź. Proszę. Proszę się częstować. Chodź tutaj, nakryj do stołu. Codzienne nakrycie. Okej. Może Ewę zaprosimy. Kurde, piesek chce siku. No teraz moment na siku. Jak my żeśmy tutaj gości zaprosili. Dobra. Federico. Hey Ginger. The Nosh and Nectar Festival is in town again. Nie dość, że po angielsku. Co ty zapomniałeś, w jakim języku do nas masz mówić, chłopie? Dobra, jesteśmy zajęci. Nasz brat po angielsku do nas nagle gada. Patrzcie, a tu jest chyba kolejna sąsiadka. June Holland. Dobrze, to potem ją sobie poznamy, ale na razie tych sąsiadów żeśmy zaprosili. Okej, i proszę, częstujcie się. Dobra, kochana, siadaj sobie. No i poznamy się. Tą sąsiadkę też moglibyśmy... O, Ewa wyszła. Ewo... Kurde blaszka, musimy jeszcze jedno krzesło tutaj chyba dostawić. To byśmy mogli zaprosić tą sąsiadkę i moglibyśmy zaprosić też Ewę. Zobaczcie, jak ona się patrzy na Ewę i sobie myśli, kurde blaszka, co to za kobita wyszła i klaszcze. Chodź, Ewo, no nie możemy cię zostawić tak samą. Chodź tutaj i zaprosimy ciebie też. No wszyscy czują, no nie nasza wina, że my tak super gotujemy. Chodź, Ewa. A tamtą panią innym razem zaprosimy, no bo nie mamy miejsca. Stać nas na krzesło, to kupimy kolejne krzesło, ale to innym razem może. O, i jest sąsiad. A Ewa poszła tutaj. Co ona tam robi? O, tutaj. A czemu ty usiadłaś? No babko, taka niekulturalna jesteś. Chodź tutaj. Masz ich poznać, masz z nimi porozmawiać. Nieznany numer. Sowy wcale nie są tym, czym się wydają. Kto mówi, nie boję się ciebie? O ludzie. No, myślę, że Gingerka by spytała, kto mówi. Siadaj i będziesz rozmawiać tutaj z twoimi sąsiadami, proszę. No więc tak, no ona jest żarłokiem, więc ona będzie jadła, oni się będą pewnie przyglądać. Wy nie gadajcie tu między sobą, macie czas robić to w domu, a teraz proszę tutaj ze mną porozmawiać. Spróbuj się przedstawić, kurde blaszka, to musi być jakaś gwiazda. Super gwiazdra, gwiazdra. Super gwiazda to jest. O kurczę, no dobrze, no to przedstawiamy się tobie, czy ty nam odpowiesz, czy nie, ale wiesz, no jesteś naszym sąsiadem, no on sobie flirtuje ze swoją żoną, czy tam dziewczyną, Zapytaj się, czy możesz zrobić sobie... Ojej, jak mnie to wkurza, że my tu nie możemy z nim porozmawiać. No bez sensu to jest. Czy według was to też jest bez sensu? No dla mnie to jest bez sensu całkowicie, że no nie można z nim w ogóle porozmawiać. No to jest nasz sąsiad. Dobra, porozmawiamy sobie z jego żoną, czy to dziewczyna jego, czy narzeczona. Rzuć wyzwanie. Jakie wyzwanie znowu? Co z nią? Też nie możemy porozmawiać? Z przyjaznych, proszę. Głębokie zamyślenie. Dobrze, zrobimy ożywioną rozmowę. Porozmawiaj z nami tutaj. Co tam ze swoim facetem gadasz? Z nim będziesz gadała u siebie, jak pójdziesz do siebie. Z przyjaznych. Okej, jest emocjonalna, super. Bo wiecie, my tutaj musimy stworzyć klub przyjaciół. Także Ewę mamy. Poproś o zorganizowanie... Dobra, poznaj ją. Przestań gadać z twoim chłopem. Chodź tutaj i... Proszę, Ginger dowiedziała się, jaki stan... O Boże, o stan finansów ją zapytałaś. Wygląda na to, że Shanna dobrze sobie radzi. Gingerko, co tobie odbija? Czemu ty pytasz nowo poznaną sąsiadkę o jej stan finansów? Proszę, pogawędka. Poznaj. A z kolesiem no nie możemy rozmawiać, bo jest super gwiazdą, więc nic nie zrobimy, nic na to nie poradzimy niestety. Dobra, z przyjaznych jeszcze. Plotka, będziemy plotkować? Plotkuj o sąsiadach, dobra. To wiecie, jakieś tam plotki powiedz. Ginger poznała następujące cechy. Wesoła, okej, chcemy właśnie wesołych osób. Shanna Müller wykazuje przejawy błazna. Dobrze. Simowie z cechą błazna żyją dla chwili, radości, humoru i głupoty. Często jednak są nieodpowiedzialni, marnując czas na zabawę, zamiast skupić się na swoich celach. No dobra, my potrzebujemy takich wesołych osób, szczerze mówiąc, więc myślę, że fajnie będzie ją mieć w naszym klubie. Patrzcie, no, że Ewa nie przyszła do nas. Czy możemy tutaj zaprosić ludzi, żeby sobie wypili kawkę? Dobrze, Shannę możemy zaprosić, a i faceta chyba nie. Wypij... Nie będziemy mogli go nigdzie zaprosić. A jest, Jin Akiro. Proszę. Super gwiazdo, która nie chce z nami gadać. Co to za Henrique Sestari? Czego to od nas chcesz? Ty i Remington bardzo do siebie pasujecie. Może coś na dłużej. A kim ty w ogóle jesteś? I co ty będziesz tutaj o nas i o Remingtonie gadał? Przepraszam bardzo. Dobre to jest. Co, koleś, nie możesz tutaj dojść? No przecież jest tutaj łatwo, można sobie wziąć, proszę. Odpowiednie życie. Ginger niekoniecznie... Co? Życie Ginger niekoniecznie jest złe. Kto znowu dzwoni? Kurde, blaszka. Cześć Ginger, słyszeliśmy na twój temat nieziemskie historie i mamy dla ciebie nieziemską propozycję. O kurde, blaszka, no nie mówcie, że oni nas widzieli. Jak była ta akcja w barze? Masz ochotę zostać astronautką? Postanowiliśmy nawet wciągnąć cię o parę rang wyżej, żebyś mogła zagrać specjalistkę od niskiej orbity, ranga 5. Nie. My tutaj mamy inne plany. Ej, a ty miałeś wypić twoją kawę, Jean. Czemu sobie idziesz? Zostań ty, Shanna. Jak ona ma? Shanna. Ona też sobie idzie. No dobra, widocznie mieli coś do zrobienia. Zjedli i się wynieśli. O, wraca nasza sąsiadka. Nasza sąsiadka wróciła. A, oddała nam kubek. O, jaka miła. To choć może, skoro Ewa nie chce przyjść, idziemy i poznamy sąsiada. Tutaj z tego mieszkania obok też. I przyjazne, proszę. Przyjazne powitanie. Znowu ktoś do nas dzwoni. Co jest grane? Otrzymujesz zaproszenie do udziału w 7 dzikich randkach. Nie, my nie chcemy żadnych 7 dzikich randek. Moja miłość nie jest na sprzedaż, proszę. Patrzcie na tego, jak się przygląda tutaj im, jak tańczą. Szanujemy to, mamy zresztą pomysł na kolejne. Dobra, nie interesuje nas to. Gingerkę nie interesuje 7 randek. O nie! A, obojętność, bo już myślałam, że jakieś... Kurczę, co tutaj z tymi powiadomieniami? Ginger jest ostatnio duszą towarzystwa. Świetnie od czasu do czasu wykorzystać umiejętności towarzyskie i spędzić trochę czasu. Towarzyska nie. To znaczy, wiecie, ona tutaj sobie sąsiadów poznaje, bo tak mamy w wyzwaniu, ale ona nie jest... no nie jest typem takim, który chodzi i szuka towarzystwa. Ona jest taką bardziej, nie że się zamyka w sobie i nie chce towarzystwa wcale, ale raczej nie chodzi i nie szuka. No wiecie, no tutaj pukamy, no bo tak mamy w tym wyzwaniu, nie? W zasadach, ale to nie znaczy, że ona taka jest z charakteru. Więc tak, z przyjaznych, głębokie zamyślenie, ożywiona rozmowa, proszę. No ci tam tańczą. Ewa, my ciebie zaprosiliśmy do... Ewa, stoisz w... Dobra, kim on jest? On jest wesoły, dobra. Jest wesoły. Chodź do Ewy. A nasz piesek chce siku, on się zaraz posiusia. Komplementuj bycie pomocną. Dobrze, chodź, komplementuj. I wlazł do nas. Nie zapraszaliśmy cię, chłopie. Ty miałaś... Zaprosiliśmy cię na kawę. Powitanie z tomarangu, nie? Ale weź przyjazne, proszę. Wieczorem chcemy cię widzieć. Pójdziemy razem do baru karaoke, bo musimy podwyższyć nasze umiejętności... Naszą umiejętność śpiewania. Naprawdę muszę już iść? No dobrze. On też już się zmył. Okej, kolejną sąsiadkę poznaliśmy. Super. Ona tam chyba też ze swoim facetem mieszka. Znaczy z tym blondynem, to jest jej facet, tak myślę. Albo może to być jej brat, no nie wiem. Rozmawiaj o najnowszej książce. Jakaś znudzona chyba. Dobra. Co to jest? Dobra, weźmy tak... Dobre... No, o nie, ale twój facet tutaj jest. Chodź sobie go weź stąd. Ty nie włączaj, Ewa, muzyki nam. Ej, co tu za impreza jest na chacie mojej? O, ta flirtuje z facetem sąsiadki. Ewa! Ewa! I ona tutaj jest obecna, więc ty lepiej sobie tutaj za dużo nie pozwalaj, Ewa, bo wiesz... Ty, odejdź od naszego kompa. Dobrze, zrobimy tak. Ustawienie bezpieczeństwa komputera. To by się chce siku. Odblokuj. Aha, to jest zablokowane, super. No to zmywaj się, koleś, co tam siedzisz przy naszym kompie. Ty chodź i skorzystaj. Ewa, ty się tutaj nie zapominaj, bo wiesz, że sąsiadka tutaj stoi przy drzwiach. Tak więc nie flirtuj. Ewa, ty chyba potrzebujesz faceta. Bo coś nam o Federico gadałaś, że no wiesz, że się z nim przyjaźnimy i w ogóle, wiedząc, że to nasz brat, tutaj nagle żeś wpadła i zaczęłaś gadać sobie z sąsiadem. Flirtujesz chyba z nim, no nie wiem, jakaś taka, wiesz, uczyłaś sobie muzyczkę, tańczysz. Niech oni sobie zjedzą, proszę, my już zjedliśmy, więc Ewa, ty też usiądziesz, będziesz jadła, to nie będziesz miała jakichś dziwnych rzeczy w głowie. A ty gdzie jesteś? A ci tam będą cały czas tańczyć pod tymi drzwiami. No ale dobra, no. Miłość rozkwita. Rozpoczął się zlot zapaleńców. Gdzie to jest? Wybierz się na zlot zapaleńców. To chyba tutaj blisko, nie? Ja nigdy nie wiem, gdzie te festiwale i w ogóle są. Od 10 do 16. A co my musimy zrobić? Czy my musimy coś zrobić z tym zlotem zapaleńców? Nie, to jakiś festiwal humoru i harców. No dobra, ale my i tak wszystkie festiwale musimy odwiedzić. A czemu wy tutaj siedzicie? No, no dobra. Gdzie ty jesteś? Telewizję sobie włączyłaś. Zostaw tą telewizję. Dobra. Myślę, że wszyscy będziecie musieli się zmywać, ludzie, z naszej chaty, bo chcemy jechać na zlot zapaleńców. Ale nie, on od 10 do 16 jest. To jakim cudem my tu mamy 18? Czekajcie, no. Wtorek. Ej, no jak nam tutaj wyszło? My mamy sobotę. A tu jest wtorek od 10 do 16. To jak to możliwe, że ten zlot zapaleńców jest teraz? Wybierz się na zlot zapaleńców. No dziwna rzecz. A przecież my mamy sobotę. Co tutaj jest grane z kalendarzem teraz? Mamy 7 dzień jesieni. Jeszcze 7 dni. Możliwe, że ja sobie jesień przedłużę tutaj w tej rozgrywce. Ja tutaj uwielbiam jesień. Chciałabym mieć cały czas jesień i zimę w pokoleniu czekolady tutaj. Czy oni mi tutaj wpadli do znajomych? Wpadli, okej. Okej, dotarliśmy do baru karaoke. I teraz ja sobie tutaj szukam, gdzie tutaj jest miejsce. O, jest, świetnie. Tak więc chodź tutaj z Ewą. Tak w ogóle to zabraliśmy naszych sąsiadów, zobaczcie. Wzięłam ich ze sobą. To przynajmniej będziemy... Nie wiem, co z tym zlotem zapaleńców jest nie tak. Kurde, ktoś nam zajął. O nie. Możemy ją wygonić stąd? Zaproponuj uwodzicielski taniec Simowi Aiden. O nie, ona będzie się darła. Idź sobie. Nie wiedziałam nawet, że można coś takiego zrobić. Idź sobie stąd, że można zaproponować uwodzicielski taniec komuś. Chodź tutaj i proszę, śpiewaj w duecie. Country na razie możemy tylko śpiewać. A gdzie jest Ewa? O, jest siostra Remingtona. To może z nią zaśpiewamy? No to chodź, skoro ona tu jest. No cześć. Skoro Ewa nas olała i sobie poszła, no to my sobie z siostrą Remingtona tutaj zaśpiewamy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Bo musimy podnieść do góry śpiewanie. Proszę. Ej, ale my fajnie śpiewamy. Na którym mamy? Ojejku. Nie wiem, czy to za głośno nie będzie czasem. Na pierwszym mamy. Nie wiem, czy mam się odsunąć, czy to nie będzie za głośno teraz. Ale siostra Remingtona daje też. Ale fajne. Dziewczyny muszą wam fotę szczelić. Ekstra. Na drodze do sławy? My jesteśmy na drodze do sławy teraz? Dzięki temu naszemu przedstawieniu tutaj? Dobra, to chodź sobie pogadaj z siostrą Remingtona. Ułatw komunikację. A co to jest? Co to są za interakcje w ogóle? To musi wynikać z jakiejś jej cechy albo z jakiejś cechy Cecily, bardzo, bardzo możliwe też. Negocjuj rozwiązania. Ginger poznała, że ona jest wredna, materialistka, snobka, zdeterminowana? Nie, no nie sądzę, coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Cecilia nie jest wredna, ja chyba jej złe cechy, ojejku, ja jej złe cechy chyba dałam. Nic, nie poradzimy. Okej, myślę, że możemy już stąd iść. Ewa, chyba że Ewę zawołamy. Może ty zadzwoń. Ojejku. Cicho, bo nam będą się drzeć teraz. Ty se tu drina za drinem, ej. Babeczko, ja ci nic nie kazałam zamawiać. Bo ty znowu... No i czeka na drinka, zobaczcie. Żeby nie było tak jak ostatnio. Ona sobie tutaj przyszła. No i nasi sąsiedzi też tutaj są, zobaczcie. Wiecie, no to my też sobie olejemy bar. Co my tam w tym barze nudnym siedzimy? Jak tutaj impreza się przeniosła do tych budek jedzeniowych. Okej, Boże. Ojejku. Jak to się... Jakie to głośne. Dziękuję za dokonanie zakupu. No dobrze. I teraz przyjdziemy tutaj kupić. Zamów jedzenie, proszę. I kupimy sobie... No weź sobie zjedz hamburgera, no. Tutaj sobie z sąsiadami usiądziemy. Ci jacyś bardziej luzaccy są, bo tamten... Jak on tam ma? To wielka gwiazda i nie chce z nami rozmawiać w ogóle. Kurczę, ale my miejsca nie mamy, żeby sobie usiąść. Ewa, gdzie ty jesteś? Olałaś nas całkiem. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca... A to nas nie interesuje chyba. No i nie masz gdzie usiąść. Czekaj, czekaj, Gingerka. O, ta sobie już idzie. Stabilnie usiądź, proszę. Ewa! Ewa! Ty nas olałaś całkiem i sobie poszłaś. Gingerka, chodź tutaj z tym twoim hamburgerem. Usiądź sobie tutaj. Elegancko. No i porozmawiaj sobie, bo my chcemy... No oni tutaj flirtują, my w sumie tutaj jak... jak trzecie koło uwozu. Porozmawiaj o preferencjach dotyczących parcel. No dobra, niech będzie. No ale co, jak nas przyjaciółka olała, no to musimy gdzieś usiąść, nie? I gdzieś musimy zjeść. Proszę. Co tam za rzeczy się dzieją, proszę. Ona sobie poszła tam grać. Na nas w nosie. Dobra, Gingerko, zjadłaś. Zjadłaś. Okej, tak więc mamy już kolejny dzień. Jest 7:00. Gingerka będzie właśnie wstawać. I dzisiaj postanowiłam, że będzie dzień zarabiania, ponieważ no, musimy się też zająć jej finansami, a nie jest zbyt dobrze. Skoro ona ma tutaj otworzyć cukiernię, no to jednak kasę jakąś tam powinniśmy mieć, prawda? A na razie nam ciężko idzie. Dlatego dzisiaj będziemy piec. Będziemy sporo piec i nasze wypieki sprzedamy sobie na tym stole. Czy my go mamy? Mamy. Okej, ekstra, bo już myślałam, że mi się nie przeniósł. Dobra, to dzisiaj zrobisz sobie gorące kakao z piankami i cynamonem. Jaka pycha. Dobra, i zadzwonimy do Ewy może. Weź napój z... To zrobimy tak. Najpierw zadzwonimy do Ewy, zaprosimy ją. I ona będzie nam tutaj towarzyszyć w międzyczasie, jak my sobie będziemy piec. Zaproś ją. No i może uda nam się pójść na jakieś bieganie. O, detektyw Jack do nas dzwoni. Może chce nam powiedzieć coś ważnego. Hej Ginger, Melissa Michael zaprosiła mnie na randkę. No to raczej nie jest nic ważnego. Tak, miłość wisi w powietrzu i za głosem serca myślę, że do siebie nie pasujecie. Wiesz co, chłopie, idź za głosem serca. My jeszcze w piżamie, ona już jak ładnie odstrzelona. Proszę, wyślij do domu. Nie, chodź tutaj. A czy my jej klucz czasem nie daliśmy? Będzie sobie wtedy wpadała, kiedy będzie chciała, tak to wiecie. Proszę, daj jej klucz od mieszkania. Bo my chcemy Ewę tutaj często mieć przy nas. O kurde, tak w piżamie żeś wylazła. No, super. Okej, i chodź tutaj z nami i wypijesz sobie z nami. To do nas znowu. O! Hej, muszę się wyrwać z domu. Zjesz ze mną śniadanie w miejscu o nazwie Midtown Meadows? Wiesz co, brzmi kusząco i mogłybyśmy się z tobą lepiej poznać. Tylko, wiesz, my sobie na dzisiaj żeśmy w sumie zaplanowali zarabianie. To może innym razem anulujemy. No sorki, ale niestety musimy anulować. Chodź tutaj i będziesz piła z... Poproś o wypicie. Ewa, chodź tutaj. Kto znowu do nas dzwoni? Nox. Dlaczego sobie... A, spadaj, kurde. Tyle ludzi do nas dzwoni. Chodź tutaj ty też. Więc weź sobie... Wypij, proszę. Usiądź sobie tutaj stabilnie. I teraz pogadaj z Ewą na temat tego, że wczoraj ci zostawiła w barze karaoke i na temat tego, że coś ci tutaj jakieś takie podchody robi, tak jakby chciała, wiecie, tak jakby chciała, żebyśmy ją zapoznali z Federico. To może zaprosimy Federico dzisiaj na kolację i zaprosimy też Ewę i zobaczymy, jak to spotkanie pójdzie. Chociaż jak wiecie, poproś o radę miłosną. Ożywiona rozmowa, proszę. A my jeszcze tą kulę możemy tutaj. Ginger dowiedziała się, w jaki stan... No kurde, kobieto. O, patrzcie, to nawet nie jest zdublowane. Więc mamy kolejną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy już tutaj 8 tych kul. Super. No nie, padać zaczęło. Padać zaczęło. Kurde blaszka. Dobra, Gingerka, ty się przebierzesz. Proszę, nie będziesz planować strojów, tylko po prostu zmienisz sobie strój. Nałóż sobie coś takiego może. I myślę, że my zaraz sobie zaprosimy tutaj Federico. Zrobimy coś na obiadek, upieczemy jakieś fajne rzeczy. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj coś sprzedać, skoro... No i z pieseczkiem musimy wyjść. Czy uda nam się coś sprzedać? A nie, my pieseczka możemy tutaj samego wypuścić, bo mamy moda chyba na to. Więc teraz mogłabym... Proszę, wyprowadź. O, znowu do nas dzwoni. Co ty chcesz? Mam ochotę na małe zakupowe szaleństwo. Może pójdziemy się potargować na pchlim targu? Kurde, no musimy anulować. No przykro nam, ale... No mamy inne plany na dzisiaj, niestety. Dobrze, to zróbmy tak... Opieka, on powinien pójść sam. Proszę, idź sobie na 60 minut. Z kim? Patrzcie, możemy kogoś poprosić, żeby nam pieska wyprowadził. Ale fajne. Nie, czy jak? Bo ja już nic nie rozumiem. Dobra, Snickers. I kto jeszcze? I możemy kogoś poprosić, tak? Kogo moglibyśmy poprosić? My nie znamy tutaj tych ludzi. Ale piękny jest ten mod. No idealny jest, no zobaczcie. Shanna Müller uważa, że Ginger Donovan jest spoko i chce, aby zostały najlepszymi przyjaciółkami. Dobra, pewnie, że tak. Ewo, ty nie bądź zazdrosna, bo my możemy mieć więcej przyjaciółek. Spójrzcie, kto do nas pisze. I nawet po angielsku do nas pisze, tak samo jak nasz brat. Wiesz co? Bardzo fajnie to brzmi, ale nie, bo ty już się wprosiłeś do nas w weekend kolejny. Jakoś to zorganizujemy na scenkach tą kolację. Aż tak się... Wow! No bardzo ładnie się ubrałaś, ale nie wiedziałam, że to aż tak się ubierzesz na spotkanie z twoim bratem. Bardziej byś się mogła tak odstrzelić na spotkanie z Remingtonem, ale to chyba dlatego, że to jest jako przyjęcie, to takie bardziej, no wiecie, patrzcie, nawet sobie włoski pięknie zrobiła, proste, a po co ty tam tą kawę robisz, kasę tylko tracisz, nie mamy kasy, ej, a my nie ciebie zaprosiliśmy, my zaprosiliśmy Ewę i Federico, no ale skoro przyszłaś, dobra, no i będziemy czekać, no i patrzcie, dosiadła się do nas. No dobrze, porozmawiamy sobie z tobą, chociaż no nie z tobą planowaliśmy tutaj. Uspokój napięcia, kurczę, skąd te interakcje się biorą? Jest, stoi Federico. No to chodźże tu, chłopie, czego nie przychodzisz? Usadów simów. Federico, proszę, chodź tutaj. I proszę, zawołaj na posiłek. O, już się pojawił, proszę, Federico. Ewa, chodź tutaj. Co się tak kręcisz? Usiądź sobie z tej strony. Gdzie tam do telewizji? Chodź tutaj. No i dobra, i teraz możesz... Dobra, sąsiadeczka chyba sobie idzie. I teraz tak, ja bym chciała... Nie wiem, gdzie ta opcja jest. Tutaj była chyba jakaś taka opcja, żeby spiknąć dwóch simów, nie? Coś takiego było, tylko nie pamiętam gdzie. W przyjaznych, w pogawędce, o innych osobach chcę tutaj. Rodzina, entuzjazmuj się końmi. Może to w działaniach gdzieś będzie? O, inni symowie, tak, to w pytaniach jest. Spiknij z i Federico, proszę, zobaczymy. No i zobacz, patrzcie, on jakiś wkurzony jest chyba. Czemu ty jesteś wkurzony, Federico? Dobra, zobaczymy. Zobaczcie, jak on się patrzy na nią. Federico to chyba niezła partia. Przedstawię się, gdy go zobaczę. No, siedzi przed tobą, babko. Nie wyszło to za dobrze. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek znowu się spotkali. Rzeczywiście. No, a naprawdę? No tak chyba to... Oni chyba mają jakieś takie cechy, że nie za bardzo do siebie pasują, ale ja wiedziałam, że tak będzie. Ej, to jest mąż Cecily. Mam dużo pieniędzy, bardzo dużo. W zeszłym miesiącu towarzyski króliczek i zakątek Kupidyna stały się moją własnością. Mogę kupić wszystko, co mi się zamarzy. Podobasz mi się? Co? I liczę na to, że uda mi się spotkać. Wiem, że proszę o... Nie, no ciebie chyba pogrzało. Nie, dzięki dziwadło, tak. Ej, no będziemy udawać, że my tego... No dobra, muszę wrócić do prowadzenia swojego profilu na towarzyskim króliczku. Ty, piesek, ty nie szczekaj tutaj na naszą sąsiadkę. Ona jest bardzo miła dla nas. Jest fajna. Ale my się odstrzeliłyśmy na to spotkanie tutaj. No poproś go o te rady miłosne. Okej, zmień cechę osobowości. Nieprzystępna. Z romantyczki na nieprzystępną? Nie. Nie, nie będzie ona nieprzystępna. Co się chichrasz, chłopie? Dobra, to weź tak. Nie, tutaj my mamy tak. Dobra, mega interakcje przyjazne, proszę. Rozmowa. Dobra, rozmawiaj o jedzeniu, zapytaj, czy mu smakuje. A jakbyśmy powiedzieli nie Remingtonowi, tylko Federico, żeby go spiknąć z Ewą. Spiknij z Ewa. Czy on tak samo odpowie? Co sądzisz o Ewie? Ewa to chyba niezła partia, przedstawię się. Nie wyszło. No patrzcie, muszę mieć jakieś cechy. Dobra, to zróbmy tak. Skoro wy tutaj się spotkaliście, to weź zacznij po prostu o niej dobrze mówić. Inni simowie, zachwalaj. I zachwalaj Ewę, proszę. Ciekawi mnie bardzo, czy to się uda jakoś tak zrobić, nawet jeżeli oni mają takie cechy, które no niezbyt ich przyciągają na początku, ale czy by się udało coś takiego zrobić, że jak się będzie zachwalać i tak dalej, to czy by się udało ich spiknąć razem mimo wszystko? Gdzie jesteś? Wracaj tutaj, babko. Miałaś Ewę zachwalać. Co ty robisz? A ty głodna jeszcze jesteś? Ewa, ty siadaj. Usadow i siedź. Nigdzie nie będziesz łazić. Więc dobra, zrobimy tak. Będziemy zachwalać Ewę przy Federico. Ta sobie wchodzi jak do swojej chałupy. I tak, zachwalaj Ewa, proszę. Natomiast przy Ewie będziemy zachwalać Federico. Jestem ciekawa, czy by się to udało jakoś zrobić. Także pobawimy się tutaj w swatkę troszkę. Inni simowie, zachwalaj. I proszę, i będziemy zachwalać Federico. Ewa wydaje się doskonałą towarzyszką na każdą okazję. No właśnie, no to co jest? O! No fajna jest. Ewa i ja mamy z sobą krótką rozmowę. Uważam, że ona jest całkiem sympatyczna. Federico wydaje się doskonałym towarzyszem na każdą okazję. No patrzcie. Także można to jakoś zmienić. No to fajne to jest. Federico jest świetny. Idealnie. No dobra. No to teraz zobaczymy. Okej, ja teraz kliknę spiknij. Czy tu jeszcze więcej trzeba chwalić i w ogóle, czy... Spiknij z Ewą, proszę. Czy teraz już pójdzie lepiej? No, zobaczymy. Odklikało mi się. Dobra, to jeszcze raz zrobimy. No, Federico. Okej. Inni simowie, spiknij z Ewą. Nie chcemy cię zmuszać do niczego, no ale wiesz. Ja tutaj robię tylko taki eksperyment. Chcę zobaczyć, czy to... Ewa to chyba niezła partia i co? Nie wyszło. Nie, no patrzcie, no nie da się. I minusy poszły między nami, bo chcieliśmy, żeby on z nią wyszedł. No dobra, no to widać, jakieś takie cechy mają, że nie za bardzo. Nie za bardzo. nie za bardzo chyba do siebie pasują. No dobra, nie będziemy ich zmuszać, nie będziemy ich zmuszać. No Ewa wyraziła zainteresowanie, a ty babeczko, co chcesz tutaj od Federico? Ewa wyraziła zainteresowanie, no ale chyba do siebie nie pasują i chyba raczej nic z tego nie będzie. Także Federico, będziesz musiał sobie szukać jakiejś innej babki, a ty Ewa będziesz musiała sobie rzucić oko na kogoś innego, bo chyba Federico nie za bardzo jest tobą zainteresowany, przykro mi. Dobra, więc oni będą sobie tutaj zajadać. Niestety jest bardzo deszczowo, więc raczej dzisiaj nie wyjdę z moim stołem, żeby zarabiać, no ale ogarnęliśmy tutaj inne rzeczy. No i myślę, że ja tutaj sobie nią popiekę troszkę, a na teraz już będę kończyć. Dziękuję wam cieplutko za oglądanie i do następnego. Pa, pa, cześć!